Pączków planujecie Państwo upiec na tegoroczny Tłusty Czwartek? W tym roku planujemy upiec około 60 tysięcy pączka, ponieważ no, mamy naprawdę dużo zamówień i na nasze sklepy, i też na sklepy w całym tutaj województwie. Czy jeśli pączek, to ten klasyczny z konfiturą, czy są jakieś wariacje? No, u nas nie ma tylko klasycznego pączka, są pączki z marmoladą różaną. Są też pączki z toffee, jak i też w tym roku będą pączki z marmoladą wiśniową. Które Pan lubi najbardziej? Chyba z toffee. Chyba najbardziej z toffee, tak. Proszę powiedzieć, w czym tkwi tajemnica tego, żeby dobre pączki zrobić? To nasza tajemnica leży w opracowanej przez nas recepturze, no, której niestety nie mogę zdradzić. No dobrze, a proszę powiedzieć w takim razie, bo z pewnością ma Pan też takie doświadczenie robienia pączków w domu, zwykle każdy ma. Kiedy chcemy tak domowo zrobić jednak, to na co przede wszystkim trzeba by było zwrócić uwagę, żeby to było dobre ciasto zrobić, tak, żeby dobre ciastko wyszło? Ja myślę, że najważniejsze są dobre składniki, które no, nie można na składnikach w żaden sposób oszczędzić, bo jak wiadomo, no, dobry półprodukt, prawda, gwarantuje nam dobry produkt, który nam się uda, prawda? No i trzeba włożyć dużo serca. Thank you.